la 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 la! To jest skomplikowane! Co? To Huggy Wuggy i wygląda na wściekłego. Wygląda na to, że Aubrey spowodowała, że rozlał swoje lody. Tak mi przykro! Uważaj, synu! Gdzie są twoje maniery? To nie była wina Huggy'ego. Aubrey wpadła na Huggy'ego. Wpadła na mnie, więc moje lody upadły! Kochanie, spójrz, czy ona nie jest urocza? Czy myślisz o tym, co ja myślę? Tak! Chwila, co? Oni adoptowali Aubrey. Tak! Ale co z Huggy'em? Cóż za szczęśliwa rodzinka, ale Aubrey nie ma na zdjęciu, więc mama po prostu ją tam wstawi. To się nie uda. Wiem. Co ona kombinuje? Chodź tu, tatku. Musimy zrobić nowe zdjęcie. Zawołajmy dzieci. Długie ramię mamy jest naprawdę przydatne. Co za pyszna przekąska, ale Huggy nie lubi się dzielić. Idzie mama. Co? Cześć, dzieciaki, chodźcie. Wow! Co to jest? Zrobimy sobie rodzinne zdjęcie. Tak, super! To jest moje miejsce. Hej! Dobra, wszyscy patrzą w kamerę. Mówcie ser. Zobaczmy. O nie, głowa Huggy'ego jest za duża. Ledwo widać Aubrey. To jest nie do przyjęcia. Idź na tył, Huggy. Czas na kolejne ujęcie. Hurra, jestem z przodu! Huggy nie jest z tego powodu zadowolony. Ser! Co robi Huggy? Hej! Znowu nie widać Aubrey na zdjęciu. Zobaczcie zdjęcia. To wszystko jest takie niewłaściwe. Otrzep się ode mnie! Nie będę kłamać. Dla mnie to wygląda na prawdziwą miłość między rodzeństwem. To jest to. Macie się nie ruszać! Nie jestem niegrzeczny. Jesteście gotowi? Ruszamy! Czy w końcu się uspokoili? Uśmiechnijcie się, dzieci! Powiedzcie ser! Ser! Mama złapała ich w swoje ramiona. Teraz mogą wreszcie zrobić sobie dobre rodzinne zdjęcie. Huggy próbuje oglądać telewizję, ale Aubrey ciągle go denerwuje. Ona jest taka hałaśliwa. Ojej! Uważaj! Auć! O, to bolało. Dość tego! Mam już dość! Zabierz swoją głupią piłkę na zewnątrz i graj tam ile chcesz! Dobra, chyba tak. Zobacz, co znalazłam. Co? O. To moje! Hej, oddaj to! Stój! O nie. Le. Aubrey jest teraz zdenerwowana. Biedna dziewczyna. O nie. Chcesz to? Tak. Dobrze. Pozwól, że zrobię to pierwsza. Proszę bardzo. Co zrobiłaś? Frajer. To nie jest zabawne grać na zewnątrz. Huggy jest zły, że jego siostra wróciła do środka. Myślałem, że kazałem ci wyjść na zewnątrz. Dzieciaki na dworze zepsuły mi piłkę. Huggy czuje się teraz źle. O, co on planuje zrobić? Hej! Ależ to brzydkie. Ależ to straszne. O nie. Uważaj. Chcesz się przytulić? Jakie to słodkie. Huggy dał swojej siostrze nową piłkę. W końcu się dogadują. Cóż za wzruszający widok. O nie, Aubrey jest chora. Dobrze, że tata ma dla niej lekarstwa. Powinnaś to wypić. Nie! Spróbuj. Uj, to jest obrzydliwe. Musisz. Nie, chcę to zamiast tego. Luzaka, ale to jest niedobre dla twojego kaszlu. Ale ja nie chcę lekarstwa. To wielki problem. Czekaj, wiem co robić. Huggy jest zajęty zabawą ze swoim pluszakiem. Huggy, hej! Wzywam cię! Zajmij się swoją siostrą. Zaraz wracam, dobrze? Dokąd idzie tata? Felizaga! Co? Nie mogę dosięgnąć! Huggy, możesz mi pomóc? Proszę, chcę go mieć! No cóż, co możesz zrobić? Lizak i syrop na kaszel? Huggy coś kombinuje. Założę się, że to coś złego. Zamierza zanurzyć Lizaka w lekarstwie.
Już prawie! Wow, co tu się dzieje? Nie powinieneś... Czekaj... Lekarstwo? Wow, jesteś taki mądry, synu. To jest dobry pomysł. Dodajmy jeszcze trochę tego. O tak. Proszę bardzo. Wow, dzięki, tato. Świetnie się spisałeś, synu. Może dasz to swojej siostrze? Zabawkę? Ależ to słodkie. Lepiej już pójdę. Psikus się nie udał, to naprawdę zabawne. Dziś jest wyjątkowy dzień. To urodziny Hagiego Łagiego. Jest tak podekscytowany, że ma nawet imprezową czapkę. To moje urodziny, ludzie! To moje urodziny! O nie. Dlaczego nikt jeszcze nie przyszedł złożyć życzeń urodzinowych Hagiemu? On zaczyna się niecierpliwić. Ma już dość. Gdzie są wszyscy? Ta-da! Wszyscy są zajęci. To ja! Nawet nie zauważają Hagiego. O, to prawda. Mam tu prezent. Poczekaj. Wow, chwileczkę. Dlaczego to jest dla Obrej? To dziwne. Tata i mama naprawdę nie zwracają uwagi na Hagiego. Najgorsze urodziny kiedykolwiek. Nie chcę tego więcej. Tak, chodźmy. Położę go tutaj. Upewnij się, że jest bezpieczny. No i mamy prezent. O nie. Hagi coś kombinuje. Jest ciekawy, co jest w środku pudełka. Nie ma mowy. Nowa konsola? Ona nie może tego mieć, skoro ja nie mogę. Jeśli Hagi nie może jej mieć, to Obrej też nie. To nie jest dobre. Teraz będzie zepsuta, kiedy Obrej ją otworzy. Dobrze jej tak. Dlaczego ona dostaje prezent, a ja nie? Co oglądać? Co? Niespodzianka! Wszystkiego najlepszego, Hagi! Myślałeś, że zapomnieliśmy, prawda? Pomyśl życzenie. Tak, nie mogę w to uwierzyć. Oto twój prezent. Ojej, Hagi zniszczył swój własny prezent. Nie chcę go. No dalej, otwórz go. Teraz chcę, żeby tata otworzył go zamiast niego. Otwórz, otwórz! O-o. Co? O. Złamałeś go, prawda? Nie będzie więcej prezentów dla ciebie. Co za zmiana sytuacji. Przynajmniej ma jeszcze ciastko. Co kombinuje mama? Chyba chce odzyskać tort. Hagi został z niczym. Najgorsze urodziny. Mama i Obrej są już bardzo blisko siebie. Spójrzcie, jak się łączą. Spójrz, która godzina. Dokąd idzie mama? Jest pora obiadu. Muszę zacząć gotować. Nie chcę, żebyś była zmęczona, mamo. Pozwól mi to zrobić. Usiądź i zrelaksuj się, dobrze? Poradzę sobie z tym. Naprawdę, jesteś taka słodka. W takim razie pójdę się zrelaksować. Chodźmy. Co za frajer. Hagi nie jest pod wrażeniem. Jest już coraz bardziej znudzony. Chwileczkę, coś niesamowicie pachnie. Co to za zapach? Super, Obrej wykonała świetną robotę. O, zapomniałam o bitej śmietanie. Co zamierza zrobić? Nadchodzi zły Hagi. Koniec ze świeczkami. On jest taki straszny. Tylko nie kwiaty. Nawet rozpala ogień i pali wszystko. Stał się zły. Koniec z ciastem. Dodajmy też trochę robaków. Zobaczmy, jak ta głupia dziewczyna to wszystko naprawi. Koniec mojej pracy. Cześć, synu. Co my tu mamy? Co to jest? Cała moja ciężka praca, co się stało? Przysięgam, że to naprawię, mamo, nie chciałam! Kochanie, to jest niesamowite. Skąd wiedziałaś, że uwielbiam pająki? Co? Moje ulubione! Fuj! Co jest następne? A co z tobą, synu? A niech to! Mam dla ciebie lody! Tak! Wygląda na to, że plan Hagiego się nie powiódł. Mamie bardzo podobają się owady. Mama idzie z babeczkami. Sama je zrobiłam. Po jednej dla każdego z was. Hagi chce dwie dla siebie. Musi być bardzo głodny. Niom, niom, niom. Hagi, to nie jest miłe. A co z twoją siostrą? Proszę. Jest na wpół zjedzony. Co? Dam ci jeszcze dwa. Super, dziękuję. Czy ja też mogę dostać więcej? Gąbka? Idź umyć podłogę. Co? To niesprawiedliwe. Pomóc ci? Hagi nienawidzi sprzątać. Jest bardzo zły na Obrej. To jest do bani. Co to było? Czy nie mówiłam ci właśnie, żebyś posprzątał? Czekaj, mam pomysł. Co on kombinuje? Szron?
Jest na całej gąbce. I trochę posypki. To fałszywy tort przeprosinowy. Zmusi Obrej, żeby go zjadła. To jest dla ciebie. Co? Dla mnie? Hagi chce powiedzieć, że jest mu przykro. Super, to wspaniale pachnie. O nie! Chwila, zmieniłam zdanie. Jestem już taka pełna. Chcesz, mamo? Hagi to zrobił. O, naprawdę. Czekaj, nie jedz tego. Daj spokój, chcę spróbować. Hagi jest nerwowy. Proszę, nie! To jest złe. Nie, proszę! Co? Czy to jest gąbka? Uciekaj, Hagi! Ty niegrzeczny dzieciaku! Tak mi przykro! Tych dwoje teraz odpoczywa, podczas gdy Hagi odbiera swoją karę. Teraz już nie ma ucieczki. No cóż, chyba zasłużył na tę karę. Twój brat jest taki pracowity. Czy to popcorn? Co ona planuje zrobić? La 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 la! O nie! Uważaj na Hagiego, Obrej! O nie! Ojej! Muszę to posprzątać! Hagi planuje pokazać te zdjęcia mamie. To niedobrze dla Obrej. Dzwoni do mamy. O, mamo! Co to jest? Obrej zrobiła bałagan! W porządku, po prostu posprzątaj! Mama nie jest zła? To wszystko? Tym Obrej może sprzątać. Spójrzcie, Hagi ma miotłę. O, dziękuję. Nieważne. Nie, dlaczego to zepsułeś? Jak ja mam teraz to posprzątać? Zobaczmy. To chyba działa. Auć, to jest nieprzyjemne. Dobrze ci służy. Co? Ciężarówka? Wiem. Co ona kombinuje? Wygląda na to, że uważa, że ta zdalnie sterowana ciężarówka może się przydać. Przymocowuje szczotkę do przodu ciężarówki za pomocą opasek zaciskowych. Następnie odcina nadmiar długości i gotowe. To jest ciężarówka z miotłą. To o wiele łatwiejsze niż samodzielne zamiatanie. I szybsze. To takie fajne rozwiązanie. Wow! Hagi jest zmieszany. Wyczyściłeś go? Super, dobra robota. Jestem z ciebie dumna. Mama jest pod wrażeniem. Co? Hagi! Zrobił bałagan. Przepraszam. Nie martw się, mamo. Możemy użyć mojego wózka na miotły. Widzisz? Fajnie. Jak Hagi może przebić ten trik? O, daj spokój. Co za głupi trik. Jesteś taka mądra, Obrej. Rany, trofeum? Trofeum za bycie najstraszniejszym potworem? Połóż go na półce. Hagi ma tyle nagród. Zawsze jest numerem jeden. Synu, jestem z ciebie taki dumny. To jego pasja. Spójrzcie, to Obrej. Co to jest? Super, dostała szóstkę za swój gliniany wezon. Jesteś taka utalentowana, Obrej. O, Hagim już zapomniano. To też odłóżmy na półkę. Ale nie ma tam miejsca. Półka jest wypełniona trofeami Hagiego. O nie, jest już za późno. Nie zdążył ich uratować. No i proszę, dobra robota, Obrej. Wygląda na to, że cała trójka idzie świętować. Hagi jest zdenerwowany. To niesprawiedliwe. Biedny Hagi, nie ma już miejsca na jego trofea. I na dodatek się połamały. Ten głupi gliniany wazon. O-o, nie. Co? O rany, rozbił swoje własne trofeum. Ups. Co zrobiłeś, synu? Zobacz, co zrobiłeś. Dlaczego je zniszczyłeś? Teraz Hagi ma złamane serce. Moje trofeum! To nie miało się stać! No cóż, to był niespodziewany zwrot akcji.